Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ćwiecki Mikołaj, porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, u mnie na kanale będzie dominował ten futbol na najwyższym światowym poziomie. Będę Wam opowiadał o FC Barcelonie i także o Robercie Lewandowskim. Zobaczcie, w naszym kraju w ostatnim czasie zapanowało istne szaleństwo, bo wszyscy kibice w Polsce i także na świecie zaczęli się pasjonować nawet tymi spotkaniami towarzyskimi, gdzie kiedy Robert Lewandowski pierwszy raz debiutował w barwach klubu z Katalonii, następnie byliśmy zainteresowani, jak zaprezentuje się w drugim, trzecim spotkaniu. I Robert Lewandowski w trzech spotkaniach towarzyskich z Realem Madryt, także z Juventusem i z New York Red Bull, moi drodzy, wystąpił w sumie w tych trzech spotkaniach, zagrał 181 minut, nie zdobył gola. Oczywiście wśród kibiców pojawił się pewnego rodzaju niepokój, że Robert Lewandowski nie zdobył bramki, pewnego rodzaju rozczarowanie, ale ja powiem Wam spokojnie, to są mecze towarzyskie. Ja zawsze do takich spotkań kontrolnych, nawet do takiego tournée w Stanach, ja podchodzę zawsze z tak zwanym przymrużeniem oka, bo najważniejsze są te spotkania ligowe, start La Liga, także Champions League, i tam trzeba strzelać gole. Ja zawsze powiem Wam szczerze, że tymi meczami towarzyskimi nigdy się nie pasjonuję, bo one są po to, żeby przygotować się do nowego sezonu. No dobrze jest, gdy napastnik zdobywa gole, jak Depay, czy Dembele, czy Rafinha, ale najważniejsze jest to, żeby wystartować dobrze w tym sezonie ligowym, bo nieraz były takie przypadki, że kluby wygrywały regularnie. Dany napastnik strzelał gol za golem. I co, przychodziły rozgrywki ligowe i przestawał strzelać i nie zdobywał bramki. A tacy napastnicy jak Robert Lewandowski są nienasyceni, są, bym powiedział, spragnieni bramek i zdobywają gole w tych spotkaniach, które są o coś. Ja na przykład, gdy grałem zarówno w piłkę nożną, czy w koszykówkę, to zawsze czułem większą presję, radość, gdy było jakieś spotkanie w rozgrywkach ligowych. Trening to zupełnie jest co innego. Na treningu jednak zawodnicy światowej klasy, czy nawet takich towarzyskich spotkaniach, mają tak, że nawet nieświadomie, powiem Wam szczerze, nie grają na 100%. Znaczy, wiadomo, Robert Lewandowski gra na 100%, ale spotkanie o punkty w lidze hiszpańskiej, w lidze mistrzów, zawsze to wyzwala u niego takie pokłady, bym powiedział, ta adrenalina meczowa w takich spotkaniach o punkty u piłkarza, u zawodnika wyzwala takie jakby dodatkowe emocje, że piłkarz Lewandowski grający w lidze mistrzów, w także Champions League, gra zdecydowanie lepiej. Najważniejsze w tym wszystkim jest, jeżeli chodzi o te spotkania towarzyskie, Robert Lewandowski nie zdobył bramek, ale miał sytuację, dochodził do tych sytuacji strzeleckich. Na razie brakowało skuteczności, ale w tym ostatnim spotkaniu, które FC Barcelona wygrała 2-0, Robert Lewandowski był cały czas aktywny. Wracał się do obrony, dostawał podania od kolegów, próbował rozgrywać i najważniejsze, miał sytuację. Pamiętacie tą sytuację, kiedy bramkarz obronił i Robert Lewandowski się uśmiechał. Często można powiedzieć, że pewnego rodzaju obroną na stres, czy taką formą rozładowania stresu jest uśmiech. No, ja zawsze podziwiam tych wszystkich ludzi, którzy się stresują i są uśmiechnięci i właśnie pod przykrywką uśmiechu właśnie tak reagują na stres i ukrywają właśnie, bym powiedział, te swoje emocje. No i Robert Lewandowski przy tej kolejnej sytuacji, w której jej nie wykorzystał, po prostu tym uśmiechem, uśmiechał się, próbował właśnie w ten sposób, jakby to była jego reakcja taka emocjonalna na ten brak skuteczności. Ja też odniosłem wrażenie, moi drodzy, że Robert Lewandowski za bardzo chce jakby strzelić tą bramkę jak najszybciej, mieć to za sobą. A często jak my czegoś bardzo chcemy, za bardzo, no to wtedy nam nie wychodzi. Powinien podejść na luzie. Ja powiem Wam szczerze, że jestem przekonany, że Robert Lewandowski w końcu zacznie strzelać bramki w barwach FC Barcelony w tym najważniejszym momencie. A najważniejszym spotkaniem, jakie jest w tym momencie dla FC Barcelony,
no to jest ten mecz 11 sierpnia z Rayo Vallecano na Camp Nou o godzinie 21. I wtedy Robert Lewandowski zdobędzie jednego gola, a może nawet hat-tricka. I to dla mnie jest ten odpowiedni moment, kiedy jeśli Robert Lewandowski nie będzie strzelał powiedzmy w pierwszym, w drugim, trzecim spotkaniu Ligi Hiszpańskiej czy czwartym La Liga, to wtedy powinniśmy się zacząć martwić. A jeżeli chodzi o te mecze towarzyskie, to nie ma na razie w tym momencie popadać, bym powiedział, pewnego rodzaju taki smutek. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że znajduje się w tych sytuacjach, ma tę sytuację, a jeżeli chodzi o skuteczność, no to ona przyjdzie, jest Robert Lewandowski, jest chwalony przez Xaviego, także ładnie w tych spotkaniach, z każdym tym meczem ta współpraca zarówno z Dembele, Rafinią wygląda coraz lepiej. Ja powiem Wam szczerze, że zauważyłem, że Rafinha i Robert Lewandowski nadają na tych samych falach. Ja właśnie liczę na to, że zarówno z Rafinią, jak i z Dembele napastnik polskiej reprezentacji stworzy, tak bym powiedział, no taki duet w stylu jaki tworzył z Millerem w Bayernie Monachium. Jeżeli chodzi o zdobycze bramkowe, to ja powiem Wam szczerze, że ja będę w pełni zadowolony, jeżeli Robert Lewandowski w tym pierwszym swoim sezonie w La Liga zdobędzie około 20 goli, 22. Tak powiem Wam szczerze, bo w lidze hiszpańskiej te bramki jest zdecydowanie trudniej zdobywać niż w lidze niemieckiej, bo oczywiście jest wyższy poziom. Też w tym wszystkim to mi się to podoba, że widzę u Roberta Lewandowskiego radość. Ten człowiek jest szczęśliwy. Po tym, jak dołączył do FC Barcelony, możemy na tych wszystkich social mediach, na TikToku, na Instagramie zobaczyć, że Robert Lewandowski jest szczęśliwy. Aż ta radość kipi od niego, powiem Wam szczerze. No i to też zobaczcie, to też mi się podoba. O tym Wam mówiłem, że gdy Robert Lewandowski przeniósł się do FC Barcelony, jest o nim coraz głośniej. Od razu po tym, gdy się właśnie został zawodnikiem FC Barcelony, no to jeżeli chodzi o media społecznościowe, to od razu przybyło mu wielu obserwatorów. Zobaczcie, już nawet cały świat mówi o tym, czeka na bramki Roberta Lewandowskiego. Już wielu sławnych, bym powiedział, ekspertów piłkarskich wypowiada się o tym. Wszyscy o tym rozmawiają. Bo do tej pory, gdy Robert Lewandowski grał w Monachium i w towarzyskich spotkaniach nie strzelał bramek, no to tylko tak na dobrą sprawę, no to o tym dyskutowaliśmy my tutaj w Warszawie i w innych miastach, plus do tego w Niemczech była o tym dyskusja, a na świecie no nikogo nie interesowało to, że Robert Lewandowski w towarzyskim spotkaniu Bayernu Monachium nie zdobywa bramki, taka była prawda, a już jeżeli chodzi o ten marketing i jeżeli chodzi o tą globalizację i te zasięgi, no to już na całym świecie wszyscy mówią o tym, że Robert Lewandowski nie strzela, a Depay zdobywa bramki, ale tak jak tutaj Wam mówię, nie ma się co martwić, najważniejsze jest to, że są sytuacje, a jestem przekonany, że Robert Lewandowski jak już zdobędzie tą pierwszą bramkę, to zacznie zdobywać gole seryjnie. Pamiętacie ten czas polskiej reprezentacji, gdy w spotkaniu z Anglią, San Marino, z Albanią Robert Lewandowski nie zdobywał bramek? Następnie zaczął je seryjnie. Był też taki moment w poprzednim sezonie w Monachium, gdy Robert Lewandowski miał dwa spotkania w lidze niemieckiej, że nie zdobył bramki i w końcu je zdobył. Niewykluczony, że już tą pierwszą bramkę, tą już bym powiedział premierową w barwach klubu katalońskiego, Robert Lewandowski strzeli w spotkaniu z meksykańskim zespołem. To spotkanie odbędzie się 5 sierpnia. Zobaczcie, Robert Lewandowski, tak jak Wam tutaj powiedziałem, za bardzo chce i w pewnym momencie, tak mi się wydaje, że jak już ta presja z niego zejdzie, to już w końcu przyjdzie ta skuteczność z czasem. Weźmy pod uwagę, że to Robert Lewandowski poznaje się z nowymi piłkarzami, że już powoli jakby no łapie, bym powiedział, ten kontakt. Zaczyna się coraz lepiej rozumieć z Rafinią, z Dembele, także z Gavim. No i to też powiem Wam szczerze, to też o tym wspomniałem w swoich poprzednich materiałach, to też jest pewnego rodzaju nowość dla Roberta Lewandowskiego, że
jeśli napastnik polskiej reprezentacji w La Liga w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym spotkaniu nie będzie strzelał bramek, no to spotka się z ogromną krytyką. Musi sobie z tym właśnie radzić, bo tutaj także ma, bym powiedział, większą konkurencję. Jest Depay, także mamy Aubameyanga, plus do tego jeszcze jest Ansu Fati, więc widzicie, więc Robert Lewandowski, ale to też dobrze na niego wpłynie, no bo wiadomo, rywalizacja sprawia, że wchodzimy na wyższy poziom. Trochę mi się też nie podobają, bym powiedział, takie niektóre media hiszpańskie już zaczęły krytykować Roberta Lewandowskiego, niektórzy zaczęli, właśnie dziennikarze, bym powiedział, madrydcy, mówić się o tym, że Robert Lewandowski nie radzi sobie w drużynie, a z kolei na przykład media katalońskie u Roberta Lewandowskiego dostrzegły rolę lidera. Ja powiem wam szczerze, że oglądając te trzy towarzyskie spotkania, mi wejście Roberta Lewandowskiego do, bym powiedział, FC Barcelony, debiut, te pierwsze trzy spotkania podobały się, bo na razie, jeżeli chodzi o tą rywalizację Robert Lewandowski-Benzema, no to jest 2-0, bo Karim Benzema w tych towarzyskich spotkaniach zdobywał dwie bramki, no ale różnica jest taka, że francuski napastnik w Real Madryt gra no już od wielu, wielu lat, od 2009 roku gra w barwach królewskich, a Robert Lewandowski z każdym spotkaniem w koszulce klubu katalońskiego gra coraz lepiej. I tak jak wam właśnie mówię, to jest kwestia czasu, kiedy zacznie strzelać bramki i no, nie ma co się przejmować tym, że w spotkaniu towarzyskim tych bramek nie zdobywa. Tutaj sprawdzam na mój szpigel, czy o wszystkim wam powiedziałem. No, najważniejsze jest to, że Robert Lewandowski był aktywny. Jeżeli chodzi o to spotkanie z New Yorkiem, Red Bull, no to wyobraźcie sobie, że często pomagał w defensywie, cofał się, próbował rozgrywać, dochodził do sytuacji, tylko brakowało tej skuteczności, a skuteczność w miarę z tymi kolejnymi spotkaniami przyjdzie, bo oceniać Roberta Lewandowskiego tak na dobrą sprawę będziemy wtedy, kiedy będzie grał już w La Liga po pierwszych trzech spotkaniach. Z jednej strony ta presja rośnie coraz większa, no bo wyobraźcie sobie, jeżeli chodzi o ten transfer, no to za ta suma, która została wydana, jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, no to rzadko kiedy za 34-letniego napastnika płaci się takie ogromne pieniądze. Zdarzają się wyjątki. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski tyle kosztował. To też jest dodatkowa presja, ale ja jestem przekonany o tym, że Robert Lewandowski sobie z tym poradzi, bo zresztą wystarczy spojrzeć na jego social media, także zobaczyć, jak wygląda. Zresztą Robert Lewandowski jest perfekcjonistą. W tym czasie, gdy wielu piłkarzy balowało, no wyobraźcie sobie, że Neymar potrafi przyjeżdżać z nadwagą, czy inni piłkarze na Ibizie bawią się, szaleją, piją alkohol, a Robert Lewandowski, spędzając urlop ze swoją żoną Anią Lewandowską i przyjaciółmi, cały czas trenował, ćwiczył. Zresztą, gdy w ostatnim czasie, przed podpisaniem kontraktu, przechodził testy medyczne, no to wyobraźcie sobie, gdy zobaczycie, spojrzycie na Roberta Lewandowskiego, no to on z jednej strony jest jak maszyna i jestem przekonany, że napastnik polskiej reprezentacji, grając w barwach FC Barcelony, będzie nas wielokrotnie zachwycał, no i będziemy się pasjonować tym wyścigiem o koronę króla strzelców w La Liga między Robertem Lewandowskim a Benzemą, więc tak jak wam powiem w tym momencie, jeżeli chodzi o te sparingi, to nie martwię się, że Robert Lewandowski nie strzela, bo najważniejsza kwestia w tym wszystkim to są sparingi. A tak na dobrą sprawę, najważniejsze są spotkania o stawkę. A Robert Lewandowski jest napastnikiem, który zdobywa przede wszystkim gole w tych spotkaniach o coś. Jeśli w La Liga Robert Lewandowski nie będzie strzelał, no to wtedy ja bym się zaczął martwić, a nawet dopiero w tym drugim, trzecim, czwartym spotkaniu. A teraz, po tym, gdy właśnie klub z Katalonii wydał tyle pieniędzy dla Roberta Lewandowskiego, to wiadomo, że ten piłkarz ma pewnego rodzaju, na samym początku, pewnego rodzaju kredyt
zaufania. I wiadomo, że tutaj napastnik polskiej reprezentacji nie musi się martwić o miejsce. Po tych sparingach widzimy, że właśnie jest on numerem jeden, jeżeli chodzi o tą, bym powiedział, talię Xaviego, bo sytuacja wygląda następująco, że Depay, który, i tu mamy zupełnie inny przykład, no bo słyszeliście o tym, że holenderski napastnik jest powoli tak wypykany z FC Barcelony. No najchętniej klub z Katalonii chciałby tego Holendra, któremu za rok kończy się kontrakt, sprzedać za 20 milionów. Z drugiej strony właśnie Depay jest niezadowolony, jest podrażniony. No nie ma takiej presji jak Robert Lewandowski, który chce już zacząć strzelać, już chce jakby, bym powiedział, no tak z przytupem wejść do klubu, chciałby już strzelić kilka goli, mieć to za sobą, a Depay nie ma takiej presji. Z kolei właśnie holenderski napastnik ma pewnego rodzaju coś takiego, bo często, gdy jesteśmy, nie wiem, wypychani, bym powiedział, już jakby ktoś nas skreśla, no to mamy coś takiego, a ja wam pokażę. No i Depay, nie mający presji, wchodzi i zdobywa jedną bramkę, później na kilkanaście minut drugiego gola. Tutaj mu Xavi mówi, nie jesteś, dobrze było, gdybyś zdecydował się odejść z FC Barcelony, no nie mogę ci zagwarantować tego, że będziesz grał w pierwszym składzie, raczej będziesz w tym nowym sezonie grał zdecydowanie mniej, więc dobrze by było dla ciebie, jeśli chcesz grać tak jak, znaczy jeżeli chodzi o minuty, tak jak w zeszłym sezonie, no to zmień klub. A Depay, no wiadomo, no to zawsze jest prestiż grać w FC Barcelonie, także są to większe pieniądze, przede wszystkim napastnik reprezentacji Holandii chce grać w Lidze Mistrzów, mu się nie spieszy, chce pokazać, potwierdzić swoją wartość i właśnie w tych sparingach, zdobywając bramki, próbuje wysyłać trenerowi klubu z Katalonii jakby pewnego rodzaju właśnie taką wiadomość. Nie rezygnuje z walki o pierwszy skład, chce grać w Barcelonie, jestem pewnego rodzaju, bym powiedział, no cały czas prezentuje wysoki poziom, strzelam gole, zasługuje na pierwszy skład, podrażniony walczy o te swoje miejsce, nie chce odchodzić z pięknego miasta. Z kolei, tak jak właśnie mówiłem, a Robert Lewandowski, przybywając do jednego z najlepszych klubów świata, właśnie do Katalonii, chce pokazać, że w pełni zasługuje na to że chce po prostu już od tych pierwszych spotkań zdobywać bramki. A często właśnie, jak za bardzo chcemy i narzucamy sobie taką presję, no to często właśnie to nie wychodzi. Ale tak jak właśnie wam mówiłem, najważniejsze jest to, żeby Robert Lewandowski zaczął strzelać seryjnie w La Liga, kiedy już sezon się rozpocznie. No bo, no zobaczmy tak sytuację taką. Strzelałby na przykład na tym tournée, zdobyłby 4 bramki. Następnie w spotkaniu przeciwko klubowi z Meksyku kolejną bramkę. No to już wszyscy by wychwalali i rozpocząłby się sezon La Liga, Robert Lewandowski się zaciął. No to ja powiem wam szczerze, że wolę, jak sytuacja wygląda następująco, że w sparingach nie strzela, a zacznie strzelać w odpowiednim momencie. Jestem ciekaw waszej opinii. Jak wy oceniacie Roberta Lewandowskiego i te jego pierwsze spotkania w barwach klubu z Katalonii? Czy martwi was brak skuteczności, brak tego, bym powiedział, premierowego gola w barwach FC Barcelony? Czy jesteście zaniepokojeni? Czy uważacie podobnie jak ja, że to jest to, że Robert Lewandowski zacznie strzelać w odpowiednim momencie? Czekam na wasze komentarze. Pamiętajcie o łapkach do góry, o subach. Tym wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, dziękuję, a tym, którzy nie subskrybują, zachęcam do subskrypcji. Jeżeli chodzi o materiały, które w najbliższym czasie będą się pojawiać u mnie na materiale, na ten moment na pewno pojawi się, bym powiedział, relacja po występach Lecha i Rakowa. Może pojawi się materiał o piłkarzu. No i także na bieżąco, w zależności od tego, co się wydarzy tutaj, jeżeli chodzi o ten sport światowy, czy też ten nasze podwórko, będę dla was nagrywał materiały. Dziękuję serdecznie. Pamiętajcie, Robert Lewandowski jest nienasycony i on w klubie
z FC Barceloną. Znaczy w Katalonii zacznie strzelać gol za golem w barwach FC Barcelony. Ja jeszcze to powiem Wam szczerze, że czekam z niecierpliwością na prezentację Roberta Lewandowskiego, jeżeli chodzi już taką oficjalną, gdzie pamiętacie, to zawsze to fajne było, jak piłkarze podpisywali kontrakt i przybywali na stadion. Od razu mi się przypomina prezentacja Ronaldo, gdy pojawiło tego Ronaldo Luisa de Lima, który grał w FC Barcelonie. Pamiętam, jak właśnie Brazylijczyka witało około 10 tysięcy kibiców. To były piękne czasy, a później, jeżeli chodzi o głównego rywala FC Barcelony, no to pamiętam, jak właśnie Figo, Cristiano Ronaldo czy Beckham również byli witani na Santiago Bernabeu. No zawsze w Hiszpanii to jest coś pięknego, jeżeli chodzi o te wszystkie prezentacje tych piłkarzy. O właśnie, gdy już nagram dla Was odcinek, już po tej prezentacji opowiem Wam, jak ją przeżyłem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!